Witam dzisiaj z Reykjavik, ze stolicy Islandii. Dziś porozmawiamy o Bitcoinie. Powiem Ci 7 powodów, dlaczego Bitcoin jest Islandczykiem. Nie wierzysz mi, że Bitcoin jest Islandczykiem? Dowiesz się dlaczego jest po krótkiej przerwie. Do zobaczenia. Siedem powodów, dlaczego Bitcoin jest Islandczykiem. Pierwszy powód. Bitcoin jest niezmienny, tak jak język islandzki. Nie wiem, czy wiecie, ale język islandzki nie zmienił się od 1000 lat, czy od ponad 1000 lat, od czasu zasiedlenia, od kiedy Islandia zasadniczo istnieje. Od roku 930 ten język praktycznie się nie zmienił. Doszło parę może słów takich jak komputer, takich jak samochód, związany z technologią. Ale wszystkie teksty sprzed 1000 lat bez problemu są czytane i zrozumiane, czy mogą być czytane i zrozumiane przez współczesnych mieszkańców Islandii. Spróbujcie wy przeczytać tekst po polsku sprzed 1000 lat. No to jest nawet sprzed 500. To już jest nie do rozszyfrowania, jest bardzo trudne do rozszyfrowania. Natomiast sprzed 1000 chyba podejrzewam, że wówczas nawet chyba jeszcze nie było piśmiennictwa w Polsce, czy na terenach Polski. Także pod tym względem właśnie Bitcoin jest Islandczykiem, jest niezmienny. Klienci Bitcoina, którzy rozmawiali z Bitcoinem 10 lat temu, czy 15 lat temu, czy na początku Bitcoina, ci klienci w dalszym ciągu mogą używać Bitcoina, tak samo mogą kopać Bitcoina i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest kompatybilne. Oczywiście z biegiem czasu dochodzą nowe funkcje, nowe użyteczności, tak samo jak właśnie w islandzkim nowe słowa. Natomiast wszystko jest zrozumiałe dla tych starych klientów. Wszystko, Bitcoin pod tym względem jest niezmienny. Jest jak skała, można powiedzieć, jak islandzka skała. Drugi powód. Bitcoin jest demokratyczny. W przeciwieństwie do obecnego systemu finansowego, do Bitcoina każdy może mieć dostęp. Wystarczy zainstalować sobie wallet i już się ma dostęp do Bitcoina. Nie trzeba nigdzie składać podań, nie trzeba mieć, nie wiem, kontaktów, pleców i tak dalej, żeby móc mieć dostęp do Bitcoina. Tak samo można kopać, każdy może kopać Bitcoina. Do tego nie trzeba jakichś zezwoleń, nie wiem, jakichś specjalnych układów politycznych i tak dalej. Bitcoin jest demokratyczny też pod tym względem, że Bitcoin nie ma nikt jakby uprzywilejowanego dostępu do niego. Nie ma ludzi, którzy drukują pieniądze i tacy, którzy muszą na pieniądze zarabiać. Każdy albo Bitcoina wykopał, inwestując to duże nakłady energii i pieniędzy, albo Bitcoina kupił, inwestując to też duże jakieś pieniądze swoje. Więc pod tym względem Bitcoin jest bardzo demokratyczny. No i też pod względem rozłożenia światowego, tak? Także geograficznie demokratyczny. I dlaczego to jest islandzkie? No dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale Islandia miała najstarszy parlament, tudzież inaczej. Na Islandii, czy w Islandii operuje, czy działa w dalszym ciągu najstarszy parlament świata. Najstarszy istniejący, czy wciąż istniejący parlament działa w Islandii. Pod tym względem można powiedzieć, że Islandia jest najstarszą demokracją. Oczywiście to była demokracja wikingów. Może demokracja nie dla każdej osoby, ale to była pewnego rodzaju bezpośrednia demokracja już od 930 roku, kiedy ten parlament powstał. Się nazywa Alting
I jest takie miejsce tutaj w Islandii, gdzie właśnie już wtedy pierwszy raz ten parlament się zebrał. To byli, była jakaś rada starszych wówczas, można powiedzieć szefowie klanów tutaj różnych, czy rodzin się tam zebrali, żeby radzić nad sprawami Islandii. I tutaj też się w dalszym ciągu odbywają zebrania narodowe, można powiedzieć, plebiscyty itd., itd. W tym właśnie miejscu. To jest drugi powód. Trzeci powód, dlaczego Bitcoin jest Islandczykiem, to jest jego odporność na niesprzyjające warunki. Bitcoin przeżył już kilka kryzysów, tysiące razy już ogłaszano śmierć Bitcoina i Bitcoin to wszystko przetrwał, tak? Były zarówno crashe giełdowe, był COVID, były innego rodzaju kryzysy, nie wiem, ban wydobycia bitcoinów, ban górnictwa bitcoinowego w Chinach i wiele, wiele innych kryzysów. Bitcoin to wszystko przetrwał i po każdym kryzysie jest jeszcze mocniejszym. I podobnie tutaj mieszkańcy Islandii są nieczuli czy odporni na wszelkiego rodzaju przeciwności natury, przeciwności losu i tak dalej. Żyją w ekstremalnych warunkach. Czy to chodzi o temperaturę, czy o kiedyś po prostu brak jedzenia. Nawet brak materiałów budowlanych. Oni nawet nie mogli zrobić, jak wszyscy budowali w średniowieczu domy z drzewa. Oni nawet nie byli w stanie wybudować domów z drzewa, bo nie było drzew. Musieli importować drewno z Danii. Tak samo no, przeżyli, nie mając żadnego jedzenia, czy mało, ma bardzo ograniczony menu, można powiedzieć, bardzo ograniczone źródła żywności, tak? To były częściowo ryby, które były niejadalne, których nie można tak normalnie jeść, tak jak na przykład rekina, którego oni musieli tam peklować, musieli fermentować we własnej urynie miesiącami. Jak tutaj mi przewodnik opowiadał, jeśli ktoś zjadł mięso rekina tak na żywo, czy na świeże, no to umarł. Jeśli wpadł na to, że trzeba najpierw sfermentować to mięso i zjadł to po, nie wiem, powiedzmy po 6 miesiącach, no to nie umarł, ale stracił wzrok. I dopiero się okazało, że trzeba, nie wiem, 9 czy tam 12 miesięcy fermentować. Nie wiem dokładnie, ile trzeba fermentować, ale po jakimś tam czasie dopiero to jest w ogóle spożywalne, tak, że się człowiek się tym nie zatruje i to można, jest w stanie to w ogóle strawić. Oczywiście pomijając tutaj warunki smakowe tego mięsa i tak dalej, to jest druga rzecz. No i oczywiście mamy srogą zimę islandzką, której duża część jej to jest po prostu noc, gdzie po prostu jest ciemno, przez miesiącami jest ciemno. I żeby tutaj nie zwariować, Islandczycy na przykład piją mleko z witaminą D. To znaczy po prostu jest suplementowana witamina D w mleku, które się kupuje w supermarketach, bo inaczej po prostu są braki tej witaminy D i oczywiście związane z tym niedobory, związane z tym jakieś mankamenty medyczne i tak dalej. No ale weźmy pod uwagę, że oczywiście w średniowieczu i w starszych czasach tego nie było. No, nauka nie była tak rozwinięta i ci ludzie musieli to wszystko znosić. Do tego oczywiście dochodzą ekstremalne warunki natury typu wulkany, tak? Typu lodowce. Wielkie połacie lądu, wielkie połacie wyspy, które są pokryte lodowcami, oczywiście na nich nie można nic uprawiać i tak dalej, i tak dalej. To jest trzeci powód, dlaczego Bitcoin jest Islandczykiem. Wielka odporność na przeciwności natury, na przeciwności losu, na wszelkiego rodzaju przeciwności. Następnym, czwartym powodem, dlaczego Bitcoin jest Islandczykiem,
jest to, że Bitcoin jest poza systemem. Bitcoin jest poza systemem finansowym, on jest jakby odpowiedzią, jest antidotum na system finansowy. On korzysta, można powiedzieć, z niedociągnięć systemu finansowego i no jest takim antysystemowcem. I to samo można powiedzieć o Islandii. Islandia korzysta z wszelkich dóbr, można powiedzieć, Unii Europejskiej, to znaczy Unia jest Schengen, to znaczy wolny przepływ ludzi, ale też wolny przepływ towarów, to znaczy też Unia celna i po prostu należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast nie należy do Unii Europejskiej. To znaczy, ta cała biurokracja europejska, Islandczycy nie muszą za nią płacić. Te całe ubezwłasnowolnienie państw, brak suwerenności państw, to jest to, gdzie, pod czym Islandczycy się nie podpisują. Islandia chyba, nie wiem, w roku 2003 złożyła podanie o przystąpienie do Unii Europejskiej, a następnie w roku chyba 2015 wycofała swoją kandydaturę do wejścia do Unii Europejskiej i wygląda na to, że dobrze Islandia na tym wyszła i przyszłość jeszcze pokaże, jak na tym wyjdzie. W każdym razie Islandia jest właśnie poza systemem, można powiedzieć, poza systemem europejskim, jednocześnie korzystając z tego systemu i korzystając z słabości, niedociągnięć tego systemu, bo będąc oczywiście w Unii Celnej i w Schengen i w tym europejskim obszarze gospodarczym, no ona oferuje w pewnych obszarach, w wielu obszarach świetną konkurencję dla krajów Europy. No i myślę, że nie jeden Polak, który tutaj pracuje, może to potwierdzić. No choć przykładem jest to, że po prostu wielu Polaków wjechało do Islandii, żeby tu się dorobić. Piątym powodem, dlaczego Bitcoin jest Islandczykiem, to jest to, że może nagle wystrzelić do góry, tak jak chociażby gejzery tutaj islandzkie. Islandia oczywiście słynie z gejzerów. Albo może nawet wyeksplodować, tak jak wulkan, co na Islandii też się co parę lat wydarza. Na Bitcoinie, jak wiemy, są cykle, były do tej pory cykle czteroletnie, ale są dni, gdzie Bitcoin wystrzela w górę o 1000-2000 dolarów, niekiedy 5000 dolarów, takie dni też już były. No i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Wygląda na to, że to jest, taka jest właśnie natura Bitcoina. Ta duża, można powiedzieć, zmienność, jeśli chodzi o cenę. W przypadku Islandii to jest ta nieobliczalność natury. Tak? Tudzież w przypadku Bitcoina jest ta nieobliczalność cenowa, nieprzewidywalność, co przyniesie dzisiejszy, jutrzejszy dzień na rynku Bitcoina. Natomiast w przypadku Islandii to jest właśnie nieprzewidywalność jej natury. W każdej chwili może dojść do erupcji wulkanu. Regularnie pojawiają się gejzery, tudzież wystrzeliwują gejzery. Inne rzeczy, gorące źródła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście do tego jeszcze są trzęsienia ziemi, bo jest ruch płyt tektonicznych, zapaści w rowach między płytami kontynentalnymi, tego typu rzeczy. To wszystko wydarza się w Islandii i podobnie jest na Bitcoinie. Dochodzi też do nagłych zapaści, do pewnego rodzaju nieprzewidywalności. Następny powód, szósty powód, dlaczego Bitcoin jest Islandczykiem, to jest po prostu pokojowość Bitcoina.
Bitcoin jest siłą pokojową. To jest jakby najlepszy sposób obrony własności poprzez elektryczność, poprzez użycie energii, poprzez rachunek, można powiedzieć, elektryczność. Zamiast chronić własność i system finansowy armią i wojnami, tak jak to się obecnie dzieje, to jest to robione za pomocą protokołu, za pomocą konsensusu, który jest utrzymywany po prostu siłą energii elektrycznej. I dlaczego to jest islandzkie? No dlatego, że Islandia jest najbardziej pokojowym państwem świata. Islandia uzyskała niepodległość bez przelewu krwi. Żaden człowiek nie zginął podczas niepodległości Islandii. Niepodległość została uzyskana od Danii i z tego co wiem, od uzyskania niepodległości Islandia nie prowadziła żadnej wojny. Jest bardzo niska przestępczość, chyba średnio półtora morderstwa na rok w całym kraju. Poza tym nie ma praktycznie żadnej, nie ma armii i nie ma potrzeby security. Na przykład tutaj za mną jest dom, jest biuro prezydenta i tutaj nie ma żadnego security, nie ma żadnych barierek, nie ma żadnych tutaj sekurytasów, ochroniarzy, nie ma nawet żadnych kamer. Można podejść w zasadzie do drzwi, zapukać albo nawet wejść, nawet nie wiem, czy są zamknięte te drzwi. Nie ma żadnej ochrony. Tak samo przed parlamentem nie ma żadnej ochrony, nie ma takiej potrzeby. Jedyną instytucją, jedynym domem, który tutaj ma ochroniarzy, to jest oczywiście ambasada amerykańska. Także Bitcoin jest Islandczykiem, także pod tym względem niektórzy mówią, że jeśli Bitcoin zostanie zaadaptowany jako jako system finansowy, światowy system finansowy, to zakończy to wszelkie wojny świata. I ostatni powód, dlaczego Bitcoin jest Islandczykiem, to jest to, że cała historia Bitcoina, w sensie bloków, każdy z bloków Bitcoina jest oczywiście znany i niezmienny. Każda transakcja w historii Bitcoina jest znana i niezmienna, jest zapisana w blokach na zawsze. I tak samo tutaj w Islandii. Ten facet za mną, ten pomnik, to jest Ingólfur Arnarson. To jest pierwsza osoba, która się osiedliła w Islandii razem ze swoją rodziną. I od tamtego czasu jest nieprzerwany zapis wszelkich ludzi, którzy przybyli do Islandii i jak się tutaj oni mnożyli, tudzież kto jest czyim synem, córką i tak dalej. Wszelkie związki rodzinne są zapisane właśnie w historii osiedleńców. To był pierwszy osiedleniec, on jest znany, wszyscy następni, którzy przybyli po nim z Norwegii. On był tak a propos kryminalistą, był wygnańcem w Norwegii, tudzież uciekał przed sprawiedliwością. To jest wszystko zapisane w tej księdze osiedleńców i to jest znane i niezmienne. Nawet jest tutaj aplikacja na Islandii, która umożliwia każdemu Islandczykowi zobaczyć całe swoje drzewo rodowe aż do początku istnienia Islandii. To tyle na dziś z Reykjavik. Jeśli ten film Ci się podobał, to daj mi łapkę w górę, jeśli nie oczywiście w dół zasubskrybuj. Podziel się tym filmem ze znajomymi, z bliskimi, kiedyś Ci za to podziękują, udostępnij im to. Ja tutaj dużo mówię o tym, jak działają najlepsi przedsiębiorcy świata, miliarderzy, jak robić rzeczy wielkie, niemożliwe w życiu, w biznesie. Mówię, tak jak tutaj, o kryptowalutach, o Bitcoinie, mówię o pieniądzu, o gospodarce. Także jeśli ten film Ci się podobał, spodobają Ci się moje inne filmy, zapraszam Cię do ich oglądania. To tyle na dziś. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.